Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Myślę, że pokazał pewne kierunki i tendencje, dlatego że po takim szoku, który mieliśmy tak naprawdę na początku, pod koniec 2021 roku, gdzie się zaczęły dziać różne rzeczy z obligacjami, co miało wpływ na wyceny instrumentów finansowych, dotychczas traktowanych jako hiperbezpieczne, superbezpieczne. Oczywiście wojna, która wygenerowała różne inne zdarzenia, były kluczowe, ale ten kwartał, który tak naprawdę się skończył, no będziemy w przyszłym tygodniu publikować wyniki, był zupełnie niezły, dlatego że klienci przystosowali się tak naprawdę oswoili się z sytuacją, w której funkcjonują. Po pierwszym szoku, kiedy zamarła akcja kredytowa, kiedy te koszty finansowania stały się na tyle wysokie, że przestały być albo dostępne dla klientów, albo po prostu przestały być atrakcyjne, rynek się do tego dostosował i widzimy tutaj ożywienie. To widać najbardziej, najszybciej w pożyczkach, ale myślę, że te pożyczki pociągną również finansowanie hipoteczne i będziemy również na rynku hipotecznym mogli widzieć wzrosty. Także ja jestem nieustającym optymistą. Jest to ważny program, dlatego że on pozwoli na finansowanie, tak na dostępność, jeżeli chodzi o kredyty, osobom, które dotychczas tego nie miały, to po pierwsze, a po drugie ten poziom finansowania, też koszt finansowania być dla nich dostępny. Więc to jest ważny program, ale on nie powinien być traktowany jako jedyne rozwiązanie, które jest na rynku, jedyne lekarstwo na tą sytuację, którą mamy. On powinien być tak naprawdę uzupełnieniem. Ja to w takich kategoriach widzę, bo rynek jest na tyle niezależny, że rynek sobie sam wyreguluje pewne rzeczy. 2%. Pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. No, w dzisiejszych czasach to jest bardzo mało, prawda? No, jest dopłata. Biorąc pod uwagę dzisiejszy koszt pieniądza, marże banków, marże instytucji finansowych, no to jest kilkukrotnie mniej niż normalny, przeciętny Kowalski musi za ten kredyt zapłacić. Też musi mieć świadomość tego, że nie wszyscy sobie na niego mogą pozwolić, dlatego że program jest tak skonstruowany, że dotyczy tak naprawdę są bardzo określone ściśle warunki i parametry uzyskania takiego finansowania. Więc na pewno uzupełnienie, na pewno nie jedyne rozwiązanie. Myślę, że to jest kwestia kilku elementów, które powinny być brane pod uwagę, aby ta dostępność finansowania, dostępność kredytów była bardziej powszechna. Bezpośredniego wpływu nie było. Myślę, że miało wpływ na postrzeganie generalnie branży, zarówno branży finansowej, jak i branży krypto, szeroko rozumianej. No bo w Silicon Valley Bank były trzymane pieniądze głównie wielkich aktywnych firm, które funkcjonowały w branży krypto. To też pokazuje, że to powinny być jakieś regulacje, powinny być jakieś rozwiązania, które zabezpieczą z jednej strony klientów, a z drugiej strony też zabezpieczą firmy. No, zostały zabezpieczone środki, jeżeli chodzi o klientów, bo klienci mają cały czas dostęp do swoich aktywów, natomiast obligacje, które były przy okazji wyemitowane, no one przepadły, więc posiadacze obligacji mają problem. Depozytariusze czy też klienci banków tego problemu nie mają. Podobne rozwiązania są u nas na rynku, więc to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja. Myślę, że na pewno będzie miało wpływ na to, że regulator i amerykański, i europejski, i również polski będzie bardzo musiał się ponownie zastanowić nad tym, co przygotować, jakie dać rozwiązania, które spowodują, że ten rynek będzie bezpieczny i stabilny. Uważam, że rynek polski bankowy jest bardzo stabilny. No, mamy bardzo rygorystyczne regulacje, mamy takie bardzo konserwatywne podejście do branży bankowej i ja bym się o rynek polski w ogóle nie martwił. Pytanie jest, czy będą rozwiązania, które umożliwią współpracować z szeroko rozumianym blockchainem, z firmami, które zajmują się kryptowalutami, z firmami, które zajmują się tokenizacją i zostaną stworzone mechanizmy czy też rozwiązania, które dadzą poczucie bezpieczeństwa zarówno klientom, jak i uczestnikom tego rynku. Partnerem programu była spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.